Fundacja WWF Polska zaprasza na film. Bytom, jedno z najstarszych śląskich miast, znajduje się w samym centrum najbardziej uprzemysłowionego regionu kraju, Górnego Śląska. Słusznie kojarzone z przemysłem wydobywczym, bo choć obecnie jest w nim tylko jedna działająca kopalnia, KWK Bobrek Piekary, to do niedawna działało w nim aż 7 kopalń i 2 huty. Zakłady znajdowały się w środku miasta, nadając mu wyjątkowo industrialny charakter. Jednak jak Bytom wygląda dziś? Czy miasto i jego mieszkańcy radzą sobie z odchodzeniem od węgla i jak widzą swoją przyszłość w momencie wyznaczania nowej strategii dla całej Unii Europejskiej? Dziadek, ojciec pracował w kopalni. Ja na szyby kopalni Rozwarg patrzyłem z okna swojego domu. Socjal był duży dla górnika. No to poszedłem do kopalni, przepracowałem te swoje tam 30 parę lat. Każda kopalnia w swojej dzielnicy, tak jak tu u nas Rozbark, to było takie centrum, gdzie tam i kultura, i sport, bo były fundusze, kopalnia ten pomagała w tym organizowaniu. To wszystko się wokół tej kopalni skupiało. Były domy kultury, tam można było, młodzież chodziła, bo myśmy tam jakieś swoje imprezy, barburki mieli. Z niektórymi to żeśmy się znali od przedszkola. Bo ja pracowałem z takimi, z którymi chodziłem do przedszkola, do podstawówki, bo później na kopalni żeśmy się po jakichś tam szkołach średnich znowu żeśmy się spotkali i stąd jest właśnie taka no, półrodzinna atmosfera, bo się znamy praktycznie od dziecka. Rozkwit przemysłu to głównie lata 70. i 80. ubiegłego wieku. Początek XXI wieku przyniósł częściową likwidację kopalń i wielu miejsc pracy. Tylko że to wtedy było dosyć szybko i masę tych ludzi, no a my powiedzmy, może jakieś społeczeństwo, ja nie wiem, czy władza nasza nie była przygotowana do tego, żeby właśnie tych ludzi tak przeszkolić, żeby im tą pracę, przynajmniej zapotrzebowanie na nich, żeby było. No to brali te jednorazowe odprawy i no potem albo wracali do siebie na przykład, bo nie byli stąd, ze Śląska, albo otwierali jakiś biznes z różnym skutkiem, bo raz tam wyszło, raz nie wyszło. W Bytomiu po kopalniach zostało mnóstwo terenów i budynków przemysłowych. Lokalni przedsiębiorcy zagospodarowują je, otwierając swoje biznesy i inwestując pieniądze w rozwój, angażując przy tym lokalną społeczność. Jest to w tej chwili w Polsce jedyna fabryka wełny skalnej mineralnej, która została zbudowana w oparciu o czyste podstawy ekonomiczne. Po pierwsze, baza surowcowa, bliskość dostaw koksu, kamień, który jest dostarczany tutaj z polskich gór, więc też bardzo blisko. Baza zasobów ludzkich jest duża, co też stwarzało bardzo dogodne położenie, aby taką fabrykę wybudować. Aglomeracja śląska, bardzo duży potencjał do sprzedaży. Lokalizacja na przecięciu głównych arterii komunikacyjnych A4, A1. W związku z tym, że biznes węglowy stopniowo jest wygaszany, rynek pracy jest tutaj dobry i 70% z 250 osób są to mieszkańcy Bytomia, z czego stałej załogi około 10% to są górnicy, specjaliści wysokiej klasy. To są inżynierowie, bardzo dobrzy specjaliści, oni tutaj się bardzo szybko adoptują, natomiast jeżeli chodzi o pracowników niewykwalifikowanych lub słabo wykwalifikowanych, nie jest to skomplikowany proces, wystarczy szkolenie stanowiskowe i taki pracownik jest już zdolny do podjęcia pracy u nas w fabryce. Władze Bytomia doskonale rozumieją problem i specyfikę swojego miasta. Przygotowują teren pod nowe inwestycje, cały czas jednak korzystając z wiedzy i wsparcia. Mamy dzisiaj gotowe tereny, na których możemy wykorzystywać nowe technologie,
w ten sposób przygotowywać nowe miejsca pracy i ten proces pozwoli na w miarę łagodne przejście, takie, którego oczekuje dzisiaj Unia, ale oczekuje dzisiaj świat, czyli przejścia z węgla kamiennego na zieloną energię. To oczywiście jest możliwe, ale na pewno nie w krótkim czasie i na pewno nie da się tego zrobić bez dużych środków finansowych. Nie ma dzisiaj ludzi nieomylnych. Każdy kolejny rząd popełniał błędy. Niemniej jednak ja też staram się tych błędów nie popełniać. A jest to tylko możliwe wtedy, kiedy korzystamy nie tylko z własnych doświadczeń, ale z doświadczeń innych ludzi. Ten głos, ten sygnał dotyczący sprawiedliwej transformacji i konieczności pomocy tym regionom jest lepiej słyszalny i bardziej widoczny. Dla mnie dzisiaj najważniejsze jest to, aby tym rodzinom, kolejnym pokoleniom zapewnić nowe miejsca pracy, biorąc pod uwagę to, jak trudne jest to miasto. To wszystko dzisiaj wydaje się możliwe, ale tylko i wyłącznie, jeśli będzie na to wsparcie finansowe. Stąd też staramy się w grupie prezydentów takich właśnie miast. Dzielimy się doświadczeniami w zwalczaniu tych skutków, w planowaniu tego, co na przyszłość. Te nasze górnictwo głębinowe nie ma przyszłości żadnej. Ale tych ludzi, którzy tu jest, była armia ludzi, 7 kopań po 5 tysięcy każda, 30 tysięcy ludzi z kulturą techniczną, bo ci ludzie znali się maszyny, potrafili bardzo skomplikowane urządzenia, ich właśnie można było, czy produkcja wiatraków, czy fotowoltaniki, cokolwiek. Tym bardziej, że tu są takie tereny nieużytki, tu jest gdzie co stawiać. A teraz jeszcze jak są pieniądze z Unii, właśnie na to, żeby ten pomagać na tą zieloną energię i tak dalej, to trzeba wykorzystać.